Cześć, tu Weronika. Dziś chciałam Wam opowiedzieć kolejną cukrzycową historię, tym razem związaną z pompą. A mianowicie miałam taką sytuację, że byłam w toalecie i pompa odpiła mi się, po prostu tak wyśliznęła mi się wręcz, bo czasem mam tak właśnie z tym klipsem, który jest, o, ten przezroczysty klips, czasem mam taką sytuację, że on jakby wyskakuje, że jak się on dostatecznie jakby dużo wysunie ze spodni, czy spódnicy, czy z jakiegokolwiek po prostu ubrania, to tak wylatuje dosłownie. Więc miałam taką sytuację, że klips był już tak na granicy i wydaje mi się, że po prostu ruszyłam go ręką i pompa zaczęła lecieć w stronę sedesu. Po prostu dosłownie wcelowała po prostu w sedes, celowała centralnie w sedes i ja w ostatniej chwili złapałam ją, złapałam dosłownie dren i ona po prostu nawet dotknęła muszli w środku. Na szczęście nic tam nie było. I o mały włos po prostu była centymetry od dotknięcia wody w sedesie. Ja myślałam, że dostanę tam zawału po prostu. No ale na szczęście złapałam ją, więc już mam wrażenie, że w toalecie to już miałam tyle jakichś różnych przypałowych sytuacji, jak na przykład kiedy podciągałam sobie piżamę, czy ściągałam, to zerwałam sobie nieraz w kucie, czy właśnie jak wymsnęła mi się pompa teraz w tej historii. Także mam wrażenie, że w toalecie zdarzają się wszystkie po prostu złe rzeczy, jakby a propos pompy insulinowej. Także pamiętajcie o tym, żeby pilnować, czy wasza pompa jest dobrze zabezpieczona, jak idziecie do toalety. To po prostu brzmi komicznie, no ale jednak jakby ta pompa wpadła tam do wody, to no nie skończyłoby się to dobrze. Ja to w ogóle mam coś z toaletą, bo już chyba dwa razy wpadł mi telefon do sedesu i raz wpadł mi iPod. Także świetnie. I w sumie wszystkie urządzenia później działały po wysuszeniu, no ale nie wiem, na szczęście pompa nie wylądowała, bo byłoby naprawdę kiepsko. Także pilnujcie swoich pomp, bo nawet to nie chodzi o to, że musicie gdzieś koniecznie jechać nad morze czy na basen, żeby pompa wam koniecznie wpadła do wody, to może się zdarzyć właśnie w toalecie, no bo mamy przecież styczność z wodą na co dzień, czy w kuchni, czy w łazience, czy w toalecie, także warto tego pilnować, bo teraz to brzmi zabawnie, ale gdyby ta pompa tam skończyła, to no, tak jak wspomniałam, no skończyłoby się to po prostu źle. Także taka historia na dzisiaj. Mam wrażenie, że z tych 23 lat, w tym 15 lat z pompą, mam po prostu niekończącą się liczbę takich różnych historii, ale na szczęście, ponieważ wszystkie raczej skończyły się dobrze, to mogę wam je teraz właśnie opowiadać, dzielić się swoim doświadczeniem i też przestrzegać was przed różnego rodzaju sytuacjami. To w takim razie tyle na dzisiaj. Jeżeli podobają wam się moje filmy, to zapraszam was do subskrypcji. Zajrzyjcie na moje media społecznościowe i do grupy na Facebooku. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć!